dobry Państwu, Emilia Wierzbicki, witam ponownie. To jest program Polska na Dzień Dobry Weekend, a ze mną w studiu wyjątkowi goście Katarzyna Schroeder. Dzień dobry, witam dzień Cię dobry, bardzo serdecznie. Wraz z Mikusiem, Twoim syngiem. Cześć Miki. Hej, witaj. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać na żywo. Trzeba przyznać, że znamy się trochę dłuższy czas z mediów społecznościowych. Ja obserwuję waszą historię od dłuższego czasu i co jest najistotniejsze, Miki zrobił ogromny postęp. O tym za chwilę powiemy, ale rozpocznijmy od waszej historii, ponieważ ty jesteś bardzo młodą osobą. Masz 27 lat, Michael ma 5 latek i zajmujesz się nim już praktycznie od urodzenia, od 5 lat. Co warto podkreślić, a ty jesteś rodziną zastępczą Michaela. Tak, jestem rodziną zastępczą. Michael jest synem mojego brata przyrodniego. No i tak znamy się od urodzenia. No i tak sobie razem działam. Kasiu, ale dla mnie podstawowe to jest pytanie jest takie, czy się nie bałaś, ponieważ każdy młody człowiek przed zostaniem rodzicem, nieważne, czy młody, czy starszy, stresuje się, tak? Ty w wieku 22 lat przysposobiłaś małe dziecko z wyzwaniami. Czy nie było jakiegoś lęku, strachu, jak sobie poradzisz? Czy strach w tamtym momencie był? Nie. Jedynym jakim taką myślą, którą jakby była ze mną, to czy uda nam się jakby wyjść z zespołu Downa. Nie da się nigdy wyjść, ale można robić wszystko, żeby dziecko funkcjonowało i mogło żyć na takim poziomie. Na dobrym poziomie. Tak, czyli tak. Od początku to była twoja pierwsza myśl, jak jemu pomóc. Tak. Bo Michael, akurat na niego śmierć czekała bardzo często, bo najpierw w szpitalu w piątej dobie miał zarośniętą dwunastnicę, więc podali mu w szpitalu zamiast worka pokarmowego przez 5 dób nie jadł, tylko dostał glukozę. No więc cały czas jakby... Czyli od początku to była walka. Tak, o jego życie, a potem jego tak losy się potoczyły, że... dużo do powiedzenia. Tak, dzisiaj ma bardzo dużo do powiedzenia. Trafił ostatecznie od ciebie, zostałaś rodziną... Cześć, hej. Właśnie, bardzo się rozwinąłeś w mowie, więc teraz widzimy tego efekty. Tak, bardzo lubię sobie porozmawiać. Właśnie, to jest nasz kolejny temat. Michael trafił do ciebie, powiedziałaś, że chciałaś zrobić wszystko, aby on mógł jak najlepiej żyć. Ja kiedyś obserwowałam na twoim Instagramie taką wypowiedź, gdzie powiedziałaś, że czasami trafialiście do lekarzy i oni mówili, że te dzieci po prostu tak mają. Tak. A okazuje się, że wcale tak nie jest. Tak, u nas Podlasie i Białystok jest tak jakby trochę... powiedzmy zamknięty i już jak uważa, że to zespół Downa, no to nie trzeba się za bardzo rozwijać, już cokolwiek coś robić w tym kierunku, bo wszystkie jakby dzieci z zespołem Downa tak mają. I jak poszliśmy do lekarza i właśnie potrzebowałam papierów do sądu, w jakim on jest stanie, jak go powiedzmy biorę i ten, więc... Też spotykałam się. Pani go nie bierze, bo pani sobie z nim nie poradzi. To jest czyli tobie tak naprawdę lekarze odradzali, tak? Tak. Mówi, że on nie będzie chodził, on nie będzie mówił. A ja myślę, o nie, on będzie chodził, będzie mówił, ja do was przyjdę, no nie? No i tak chodzimy po tych dalej lekarzach, no nie? I są w szoku, że on tak funkcjonuje. No właśnie, ale to jest to, że on tak funkcjonuje, to jest kwestia, właśnie, że tak sobie biegasz, mówisz, to jest kwestia ogromnej pracy, którą ty w to wkładasz. Powiedz mi, czy od samego początku zaczęłaś rehabilitować Michaela? Tak, znaczy jego rehabilitacja tak na dobre zaczęła się, jak miał 3 miesiące, bo już mu tam się wszystko pozagojało i zaczął chodzić na basen. No, zaczęliśmy chodzić na basen. Potem też właśnie trafiliśmy na profil Moniki Dzieciaków Cudaków. Ona występowała chyba w Pytaniu na Śniadaniu, czy w jakiejś tam... Znaczy jest aktywna, to prawda, w mediach społecznościowych. Tak, i ja do niej też napisałam, właśnie ona prowadziła turnus, znaczy dzieci prowadziła na turnus. I ja do niej też napisałam, że jak fajnie idą. No i ona też jakby nam bardzo dużo pomogła, no nie? Z tymi turnusami, że gdzie trzeba iść, co trzeba robić i tak właśnie dużo takich wskazówek, no nie? I założyłaś profil na Instagramie. Tak. Na tym profilu pokazujesz w bajkowym świecie, to jest nazwa, pokazujesz wasze codzienne życie. Jak tak obserwuję ten profil, to oczywiście, no,
Pracy jest mnóstwo, tak? Jak powiedziałam, Michael jest dzieckiem z wyzwaniami. Wymaga to od nas większego wysiłku, większej pracy, ale też z drugiej strony normalne życie i mnóstwo radości, tak? Tak, nie, to jest normalne życie, tylko ja tak sobie tłumaczę i tak samo też to kiedyś mówiłam, że jakbym miała dziecko zdrowe, no to bym go prowadziła na muzykę, karate czy jakieś tam inne, tak? No Michael potrzebuje, żeby być zdrowym, potrzebuje turnusów, no bo nie oszukujmy się, no... Te turnusy dają mu sprawne życie, no nie? Więc im bardziej będzie uczestniczył w tych zajęciach, tym będzie sprawniejszy. A kuku, ja cię widzę, synku. Widzę cię. Tutaj Michael jest z nami, proszę się nie obawiać, wszystko w porządku. Jest Miki. Też obserwowałam na twoim profilu ten rozwój mowy i trzeba przyznać, że Michael zrobił ogromne postępy. Ćwiczysz z nim też w domu, bo oczywiście turnusy to jest jedna sprawa, kwestia wyjazdów, pracy ze specjalistami, ale na pewno też dużo pracy musisz w to włożyć w domu. Tak, tak, to właśnie też jest ważne, że turnus turnusem, ale jakby ta praca w domu musi być, no bo tu jest dziecko 2 tygodnie i terapeuta robi kawał dobrej roboty, ale żeby tę robotę utrzymać, to w domu też trzeba to wszystko kontynuować, no nie? Więc... No właśnie, powiedz mi, skąd czerpiesz tą wiedzę i co mogłabyś poradzić takim rodzicom, którzy też borykają się z tego typu problemami, czyli kwestia rozwoju dzieci z zespołem Downa? Żeby się po prostu nie bali, pytali, szukali odpowiedzi i zaglądali w każde drzwi. Jak mówią, że nie wejdziesz, to trzeba i tak wchodzić. Ty tak robisz? Tak, ja już się teraz nauczyłam, że jak gdzieś mnie nie wpuszczają, to kominem. Kominem. Nie, no i tak... Przez te 5 lat działamy. Przez te 5 lat działacie naprawdę z świetnymi efektami. Powiedz, bo często wracacie do tych miejsc, takich jak na przykład Unique Center w Warszawie. Co mówią terapeuci? Rzeczywiście widzą ten postęp? Tak, właśnie logopeda, pani Aleksandra, ona jest zachwycona Michaelem. I czy takiego terapeuci właśnie jak pani Karolina, czy Agata, mówią, że no po prostu on robi z miesiąca, jak go widzą, że w ogóle inne dziecko, on się cały czas zmienia, no nie? Więc to daje nam, że idziemy cały czas w tą dobrą terapię, no nie? No i ta mikropolaryzacja jest bardzo ważna. No bo to są zabiegi pobudzające mózg, tak? Tak, tak. Mikro pobudza, żeby to działało. Ja to nie umiem się dokładnie wysłowić tak, jak trzeba. No, ale to działa. Ja jestem fanką tego i naprawdę... Kasiu, ja ciebie naprawdę podziwiam, ponieważ ty jesteś młodą osobą, młodszą ode mnie. I naprawdę całe swoje życie poświęcasz temu. Pracy nad Michaelem, nad jego rozwojem. Masz też ogromne serce, tak? Chyba bym nie nazwała, że poświęcam. Jakby to jest duża praca i dużo też ode mnie jakby to wymaga, bo nie mogę pójść jakby do pracy zarobkowej, no bo trzeba gdzieś dziecko wieść, gdzieś zawieźć, coś dopilnować. No i jesteśmy jakby sami, no nie? Ja i Michael, więc ten etat to jest taka jakby praca, ale ja wierzę w to, że to jest po prostu taki kosz, który się kiedyś zwróci, no nie? Bo ja wierzę w to, że Michael będzie funkcjonował normalnie, że pójdzie sobie na imprezę, że będzie żył, że będzie miał swoich przyjaciół. Teraz chodzi też do przedszkola jakby normatywnego i tam też ma swoich przyjaciół. Michael nam właśnie zniknął. Powiedziałaś przedszkole normatywne, to jest jakieś przedszkole specjalne, tak? Nie. Chodzi do specjalnego, teraz chodzi właśnie do przedszkola normalnego, ze zdrowymi dziećmi. Rozumiem. I tam się odnalazł bardzo dobrze i naprawdę jestem mega zadowolona, bo jakoś tak jak go tam zapisywałam, to nie byłam pewna tej decyzji, a teraz jestem bardzo zadowolona. Właśnie zakończyliście turnus rehabilitacyjny. Jakie są wasze plany na najbliższy czas? Też powiedz, jak można was wspomóc, bo wiem, że naprawdę zebrałaś sporą rzeszę fanów na swoim Instagramie i to też pokazuje, jaką wielką siłę mają media społecznościowe, jak w jaki świetny sposób można dotrzeć do ludzi. My też w ten sposób się poznałyśmy, tak, ponieważ ja też jestem mamą córeczki, obserwuję różne profile na Instagramie i chyba naprawdę daje to dużo moc. Mam taką nadzieję, że ten profil pomaga też innym i ten. A mamy zbiórkę na Się Pomaga, Michael Schroeder.
i tam można nas udostępniać i, i tam zbieramy fundusze na turnusy i dalsze działania. Co planujesz? Powiedz, co planujesz w najbliższym czasie, jakie są twoje cele? Bo jeśli chodzi o mowę, jest naprawdę coraz lepiej. Michael biega. Chyba już chyba też nie potrzebujecie pampersów, więc też ten etap... Tak, tak, jest odpilokowany. Tak, ten etap już za wami, więc jakie teraz masz cele? Myślisz już o perspektywie szkoły? Szkoły jeszcze tak nie wybiegam aż tak, chociaż nie ukrywam, że moim marzeniem jest, żeby on był w szkole integracyjnej. Nie wiem, czy my będziemy odraczać przedszkole, czy żeby on jeszcze jakby został. No, zwiedza kąty. nie mam planów, jakby na razie się skupiam na tym, co mu teraz potrzebne. No cały czas jeszcze trzeba tą mowę mu wspierać. Mowę rozwijać, tak, tak, tak. No rehabilitacyjnie, znaczy tak ruchowo, też potrzebuje wsparcia, ale już nie takiego jakby dużego, no nie? I wiem, że też waszym marzeniem jest mieszkanie tutaj. Długa historia, ale, tak, ale są pewne problemy, tak? Tak, tak. Właśnie staramy się o mieszkanie komunalne. Jakby prawnie nam się należy, no bo ja byłam osobą, która wyszła jakby z domu dziecka i no i jakby prawo wspiera takie osoby. Michael jest właśnie w rodzinie zastępczej i też jakby daje to pierwszeństwo i jest dzieckiem niepełnosprawnym. Czyli wyszłaś z domu dziecka, przysposobiłaś też dziecko z wyzwaniami, którymi nie mógł się zająć twój brat i tutaj no tej pomocy od miasta nie ma, jak rozumiem. Tak, są mieszkania, jest dużo wolnych mieszkań w dobrym stanie, ale dlaczego pan dyrektor komunalki nie chce przyznawać? Tego się wszyscy, połowa Sokółki się zastanawia, dlaczego tak jest. Do pani burmistrz dużo osób przychodzi na skargę na pana dyrektora, żeby rozwiązała te, jakby tą sytuację. No ale dlaczego tak się dzieje, to nikt tego nie wie. Ale może to się zmieni też dzięki temu, że o tym mówisz. Mamy nadzieję, bo ja myślę, że jesteś no, na pewno osobą, która po prostu na to zasługuje. Bardzo dużo przeszłaś w życiu, ale też bardzo dużo dajesz od siebie. To jest niesamowite w tak młodym wieku. Tak, ja mam nadzieję, że ruszy, jakby już teraz jest koniec jakby listopada, oni znowu rozpatrują wnioski i że w końcu coś ruszy z tym mieszkaniem, bo nie ukrywam, że jest nam bardzo potrzebne to mieszkanie. Na zasadzie też taki, że jakby Michael potrzebuje też takiego pokoju, gdzie będzie można przyczepić drabinki i żeby ta praca, którą też wykonujemy w domu, była nam bardziej łatwiejsza. No bo na wynajętym mieszkaniu nie przyczepisz drabinek i dużo rzeczy nie zrobisz, no nie? Tak jak... Jasne. Bardzo ci, Kasiu, dziękuję. Jeszcze cię poproszę na koniec. Właśnie, co byś chciała powiedzieć rodzicom, którzy być może się obawiają, którzy być może usłyszeli też diagnozę o zespole Downa? Wiadomo, jest to strach, jest to ogromne wyzwanie. Co byś chciała powiedzieć takim osobom? Żeby po prostu się nie bali. Dostaną dużą dawkę miłości, też takiego powera do życia, bo wiadomo, że jak ma się dziecko z wyzwaniami, no to niestety ten power jest bardzo potrzebny i trzeba po prostu... Z buta wjeżdżą wszędzie i po prostu działać. Dużo takich, ale żeby się przede wszystkim nie bali. To ja ci w takim razie życzę tego powera. Dziękuję bardzo. Żeby on pozostał cały czas z tobą. Bardzo się dziękuję. To była Katarzyna Schroeder, mama małego Michaela, który już gdzieś tutaj wybiegł ze studia, więc mama musi iść do syna. Raz jeszcze ci dziękuję, a państwa zachęcam do pozostania z nami. Już za chwilę nasz dziennikarz Rafał Kacprzak. Porozmawiamy na temat mundialu. Do zobaczenia.